a beat. That's rap. Opalamy się tutaj. Koniecznie mnie uwiecznić w tym kapeluszu. Tak, tak. Bo my jeszcze nie mamy w ogóle. Pani Gosia sobie tutaj już wczoraj zakupiła. Specjalnie na pogodę, właśnie taką słoneczną. Zapomniałam, czerwonego krzyża tutaj dorysować. Super. No. Pani się dziękuję. Starczy. Robimy słoneczny patrol? Beze mnie. Nie nadaje się. Byliśmy rano, jak zawsze, biegać, to się nie zmienia. Potem byliśmy na śniadaniu, po śniadaniu byliśmy na plaży. Pojechaliśmy zobaczyć jezioro Nyskie. I aktualnie idziemy na obiad, po obiedzie idziemy na dwa treningi. Do zobaczenia. Wszyscy z entuzjazmem, z energią wracamy do hotelu, zmęczeni, wymęczeni. Już całkiem po tym całym kąpielisku w jeziorze i po obiedzie. No. I także wracamy już teraz do hotelu. I potem krótki odpoczynek, no i potem oczywiście znowu trening. No i tyle. Pokąpaliśmy się, zrobiłyśmy warkoczyki sobie takie czerwone, tutaj mamy. Było fajnie, kąpaliśmy się w wodzie.
pływałyśmy, na bombę skakiwałyśmy, było super. Na zajęciach to zmęczająco, ale fajnie. Układ mamy fajny, pani Karolina nam ten układ ułożyła, wszystkie kroki nas tego wszystkiego nauczyła, to ja chcę takie wakacje, ja chcę tak mieć. Co? Jesteśmy trochę zmęczone po dzisiejszym dniu, ale jakoś wytrzymujemy. No, bo mamy zakwasy, bolą nas nogi, biegamy rano. No, trochę wysiłku jest, ale jest super. No. Moim zdaniem po tym obozie będziemy umiały dać wysoko nogę, nie umiały zrobić szpagat, no, będzie fajnie. Pozdrawiamy naszych rodziców. No, naszych rodziców. Jest bardzo super. Dzisiejszy dzień był bardzo energiczny, byliśmy nad jeziorem, dzieci się pokąpały, starsze tak samo. Później poszliśmy na obiad, po obiedzie był trening, młodsza grupa, czyli giganci Nowruz, byli z nami na zajęciach, robiliśmy dalszą część choreograficzną, przygotowującą do formacji, mini formacji na wyjazdy na turnieje. Potem troszeczkę wieczorkiem daliśmy im już luzu. Sami z Michałem zobaczyliśmy, że dzieci już są bardzo wymęczone, gdzieś tam już takie kryzysy nie dawały rady troszeczkę już, więc po kolacji odpuściliśmy troszeczkę, ale to miało na celu takim, że one miały odpocząć, wypocząć i zregenerować się na następny dzień do dalszej pracy, lepszej pracy oczywiście, z większą energią i zapałem. Starsze wieczorkiem miały zajęcia, oczywiście dalej żeśmy trenowali, dalej pod kątem tak samo choreograficznym, czyli formacje, ryzykanci 1, ryzykanci 2, zajęcia z Michałem, ze mną, no i części choreograficzne do formacji gdzieś tam dalej były wyciągnięte. No i tyle, i potem do domu wróciliśmy. Szybkie przekąpanie, oczywiście cisza nocna i wszyscy ładnie, pięknie poszli spać. I oczywiście zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka na Oleśnica TV o godzinie 18:00.